spełnienie gdzieś czeka. Słuchy, harcerze, rodzice, wszyscy przyjaciele, goście, najserdeczniejsze życzenia. Niech ten opłatek przypomina nam, że mamy zawsze się dzielić z innymi tym, co w nas jest najpiękniejsze, najszlachetniejsze. I Boże, przyjmijcie również życzenia od wszystkich instruktorów Chłopca Ziemi Gliwickiej, od tych wszystkich, którzy nam dobrze życzą. No i dziękujemy Wam również za... Ja jako drużynowy dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie, za Wasz trud i za to, że tak pięknie również się będziecie rozwijać i że już się bardzo wiele, niektóre osoby, wszyscy myślę, rozwijają ciągle w harcerstwie. Tego Wam z serca życzę i o to się modlę. A niech ten przyszły rok 2018, który się zbliża, będzie również dla Was okazją, kiedy będziemy przeżywać stulecie skautingu harcerstwa w całej naszej ojczyźnie, do jeszcze większej, wspaniałej, efektywnej. Za Wasze zaangażowanie i otrzymujecie dzisiaj kolejną sprawność, którą będziecie mogli sobie przyszyć na swoich mundurach. A na tej sprawności jest znak gwiazdy betlejemskiej i choinki. Tą sprawność możecie zdobyć tylko raz w życiu. Jest to sprawność indywidualna, która przypomina Wam o tym, że uczestniczyliście w wielkiej, ogromnej, wspaniałej sprawie przekazywania światła z Betlejem, z rąk do rąk na terenie ojczyzny naszej Rzeczpospolitej Polskiej. Dlatego właśnie jestem bardzo Was dumny, bardzo się cieszę z tego, że takżeście wypełnili swoje zadania. Niektórzy przekazywali ogień w instytucjach, niektórzy przekazywali ogień w swoich domach. Wiele osób mi o tym mówiło w naszym mieście, że są z Was bardzo zadowoleni. Dlatego ja w imieniu tutaj drużyny, gromady harcerskiej chciałbym Wam serdecznie podziękować i pogratulować. Na cześć naszych zup i hip, hurra! A wręczając tą naszą sprawność rodziców i wszystkich pozostałych, proszę o zaśpiewanie kolędy. Do szopy wejdź, do szopy po tańcu, Syn Boży w sobie leży, by zbawić ludzki lud. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie Bóg. Przybierze mi nowe kraje, pasterze, Chrystus się zechce, kto da liże, bała na wysokości, bała na wysokości, a pokój na ziemi. Bała na wysokości, bała na wysokości, a pokój.
były, uczestniczyły w ostatnim czasie w sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju w Austrii. Tak się zachwyciły harcerstwem, że powiedziały: proszę księdza, my chcemy tutaj do harcerzy. Dziewczyny na co dzień są w szkole, w liceum, w pierwszym liceum naszym tutaj w Knurowie, Paderewskiego. Uczą się pilnie. I chciałbym wam, dziewczyny, podziękować za to, że przygotowałyście dzisiejszą Wigilię, za wasz wkład, za wasz trud, za to, że poświęciliście czas bezcenny i za to, że rozpoczynacie swoją przygodę z harcerstwem. A na znak tego, naszej takiej przynależności, chociaż nie macie jeszcze mundurów, to chciałbym wam wręczyć chustę chówca ziemi gliwickiej imienia Henryka Dąbrowskiego w Gliwicach. To jest chusta, która jest dla nas takim znakiem przynależności do rodziny harcerskiej. Na cześć naszych druhę. Hip hip! Ura! Hip hip! Ura! Hip hip! Ura! 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 Brawo, brawo! Brawo, bravissimo! Brawo, brawo, bravissimo! Brawo, bravissimo! Brawo, bravissimo! Brawo, brawo, bravissimo! A teraz oddaję już głos moim przyjaciołom, z którym znamy się od wielu lat, którzy do nas przyjechali dzisiaj nam się podzielić. Są dla nas też Knurowie taką, nie ukrywam, taką inspiracją do działalności harcerskiej. Ja się zapalam od innych drużyn, będąc z nimi jako kapelan, już pasterz na Śląsku, zawsze odnajduję takie niesamowite perełki młodzieży, która potrafi coś wspaniałego, dobrego zrobić.